Hej, siemano, z tej strony Bongus i dawno nie było materiału, tak, dokładnie pół roku, no ale wiecie, były wakacje, więc postanowiłem też skorzystać. Mam nadzieję, że wy również wypoczęliście, bo mamy już wrzesień, a co za tym idzie? Wszystkie dzieci poszły do szkoły. Ja nie. Ogółem nie jestem w stanie wam obiecać, że te odcinki będą pojawiały się jakoś często, więc możecie dać łapkę i suba na zachętę, bym jednak robił je regularnie. A w dzisiejszym super powrotowym odcinku chciałem wam pokazać moje stanowisko sim racingowe, czyli coś, czego nie było, a nagle się pojawiło. Tak, Magic. Zapraszam was do intra. Myślę, że wielu z wam nie jest obce pojęcie sim racingu, a jeżeli jest, no to pokrótce go wytłumaczę, a mianowicie próbujecie zbudować w swoim domu coś, co będzie odzwierciedlać jak najbardziej realistycznie doświadczenia płynące z jazdy samochodem. Chyba tak byłoby to dobrze ująć. Więc ja sobie zbudowałem oczywiście dosyć, wydaje mi się, nazwijmy to tanio, ponieważ będę robił to amatorsko. Stanowisko, które jest tutaj, które jest trochę rozmazane, no bo wiecie, musi być elegancki look na lustrzance i które ma trochę eleganckich feature'ów, o których wam zaraz opowiem, no bo jest kosiarskie, no tak, no moje. Tokyo Drift normalnie. W stanowisku są dwie moje autorskie super modyfikacje, a mianowicie ten super pasek LED, który podświetla nam klawiaturę na przykład w nocy, plus właśnie tu pięknie kierownicy, możecie wiedzieć, wiecie od razu gdzie usiąść w tym fotelu, plus drugi, no to taki feature zapachowy, jak widzicie, Wunderbaum, kurde, czarny i piękny zapach jest, gdy sobie jeździcie. Ale opowiedzmy sobie o założeniach tego projektu, a mianowicie pierwsze, chciałem mieć stanowisko, do którego będę mógł sobie po prostu podejść i ono będzie działać. Nie będę musiał niwelować mojego obecnego porządku na biurku, który tak naprawdę nigdy nie występuje, ale dokładnie tak, żebym mógł sobie jeździć, nie musząc niczego rozwalać po prostu na biurku. Dwa, chciałem mieć taki, nazwijmy to, sprzęt nie totalnie tani, ale nie jakoś super drogi. Nie jestem jakimś profesjonalistą, raczej miało być to takie amatorskie doświadczenie. Trzy, jeżeli byłaby taka potrzeba, żeby dało się to dosyć szybko rozmontować, złożyć, schować, wiecie, by nikt tego nie zobaczył, bla bla bla, że znowu sobie coś kupiłem takiego expensive. No, więc myślę, że te trzy zasady zaraz wam pokażę, jak sprawdziły się w praktyce. Okej, okay, więc teraz trochę tak z ręki możemy sobie zobaczyć, jak wygląda stanowisko. Mianowicie mam taki fotel firmy Next Level Racing, który, no nazwijmy to, trzyma tutaj dźwignię hamulca i gazu. Trzyma sobie monitor, jak możecie zobaczyć, trzyma całą kierownicę i dźwignię zmiany biegów również. Jest on taki trochę, nazwijmy to, leżakowaty. Ma to na celu to, że po prostu ten fotel da się złożyć z całym osprzętowaniem, chociaż monitor tak naprawdę nie jest, nazwijmy to, domyślną konfiguracją. Jak możecie zobaczyć, monitor właśnie jest na takim uchwycie, on jest naprawdę spoko. Co prawda nie zaleca się w sim racingu instalowania monitora do tego samego podłoża co kierownicy. Nazwijmy to w ten sposób, ponieważ jeżeli wiecie, kierownica wam buja, to możecie zobaczyć, co się właśnie dzieje. To, co jest spoko, to ja mam to podłączone do komputera z lewej strony. Mam nadzieję, że to widać. I jeżeli możecie sobie zobaczyć, to właśnie ten monitor jest duplikowany, tam lecą kable, jest duplikowany na ten monitor, więc możemy sobie po prostu tutaj grać, jakbyśmy grali tam. I teraz może wam pokażę, jak to działa. Mianowicie, musicie sobie tutaj odpiąć, wciągacie plastik, odsuwacie to i możecie sobie usiąść. Dokładnie tak teraz zrobimy. Dobra, postaram się teraz, wiecie co, nie zaplątać w kable od mikrofonu. Dobra, no i gdy sobie już siedzicie, no to po prostu tak samo jak poprzednio, robicie sobie tak. Niestety, trzymając jedną dłonią lustrzankę, a drugą dłonią próbując to zrobić, udało się i tak. Dobra, no jak widzicie, monitor mam tak, więc tak to wygląda. Dobra, minimalny fokus, abyście widzieli to dokładnie. No więc tak wygląda sobie stanowisko, taki jest POV, to chyba się mówi, czyli point of view. No i tak sobie jeździcie, tutaj sobie, no, wciskacie biegi, no, a tutaj, znaczy wciskacie ten, a tu sobie zmieniacie biegi. Co jest fajne, no to ona ma tak naprawdę 7 biegów plus wsteczny, więc wrażenia są naprawdę realistyczne, jeżeli sobie, no, gracie w jakieś wyścigówki, to jest naprawdę koks. Ja ostatnio gram w Assetto Corsa i robię jakieś drifty, próbuję przynajmniej robić drifty. No ale pojawia się jeden problem, mianowicie wy sobie gracie tutaj, a klawiatura jest tutaj, no tam. Dlatego też stary, czyli ja, wyposażył się w klawiaturę bezprzewodową, jak możecie zobaczyć. I to, co jest super, to ostatnio właśnie przytyłem.
I jak możecie zobaczyć, wystarczy jeden prosty trik. Nie udało się. Wystarczy jeden prosty trik. I klawiatura jest idealnie przyczepiona do kierownicy i do tego. I możecie sobie pisać elegancko. No to musimy tutaj zeswitchować. Widzicie, działa wszystko. Bongol już wielki. Ready to play. No i tak jak powiedziałem, tak jest. Dokładnie tutaj jest Assetto Corsa w lewym górnym rogu prawdopodobnie. No i możemy sobie wybrać. Dobrze, że kupiłem właśnie klawiaturę, która ma touchpad. Więc po prostu możemy sobie odpalić Assetto Corsa. No i to, co jest fajne w tym monitorze, to akurat jest mega stary monitor, ale on ma wbudowany głośnik, więc jeżeli sobie tak naprawdę odpalimy po prostu wyścig, będziemy driftować w Assetto Corsie, przynajmniej próbować driftować, ponieważ są to samochody WD, chyba T, i na nich idzie mi dosyć średnio, no to możemy sobie zobaczyć, że ach, już tutaj stary ma wrzucony akurat wsteczny, no ale mam nadzieję, że to słychać. No i ruszamy, nie? No i dobra, dwie rączki na kierownicy, pamiętajcie, to jest najważniejsze. No i wjeżdżamy sobie tutaj na trasę i możemy sobie spróbować driftować. No jak widzicie, próba numer 5 oczywiście. No i tak sobie jeżdżę, dni i nocy. Szczerze powiedziawszy, to jest, jak rozmawiałem z Kwiecikiem na ten temat, to jest drugi rodzaj samochodów. Pierwsze były Tando i na Tando mi nawet dosyć spoko szło, ale one podobno są takie, wiecie, dla noobsów totalnie, więc nie możemy nimi jeździć. Nie! Nimi się po prostu nie godzi jeździć, więc musimy sobie jeździć samochodami typu WDT. Jeżeli zrobię jakieś drifty koksiarskie, to pewnie wam wrzucę to w montażu. Trochę pomoc, strzeliliśmy ze sprzęgła i kolejny zakręt niestety wypadliśmy. Szczerze powiedziawszy, to była chyba 30 próba, którą zrobiłem, więc mam nadzieję, że jesteście happy. A teraz stary trochę na różowo, a mianowicie, co chciałbym dodać w przyszłości do tego stanowiska? Po pierwsze, chciałbym tak naprawdę kupić sobie dźwignię hamulca ręcznego, ale myślę, że z tym poczekamy miesiąc albo dwa, ponieważ z tego, co konsultowałem się z Kwiecikiem, to on mówił, że na razie to przysporzy mi więcej problemów, niżeli pożytku, mianowicie nauczymy się złych nawyków. Drugie, chciałbym jakoś lepiej tak naprawdę umiejscowić klawiaturę. Fajnie się ją trzyma na brzuchu, ale tak, w swojej karierze planuję w końcu schudnąć, więc no nie będziemy mogli jej trzymać w ten sposób. A, zapomniałem się, chciałbym dodać, szczerze powiedziawszy, jeszcze mikrofon do tego stanowiska, tak bym mógł to streamować. Trzy to raczej takie fancy rozwiązania, a mianowicie zewnętrzne zegary, na przykład obrotomierz albo który bieg mamy. Widziałem takie coś na Allegro, jest dosyć tanie, więc myślę, że kupię sobie to jakoś może niedługo, ale no pewnie również do 2 miesięcy, ale to pewnie właśnie wam nagram jakąś aktualizację stanowiska. Możecie dać znać koniecznie w komentarzu, co sądzicie na temat tego stanowiska i czy podobał wam się ten odcinek. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, to dajcie łapkę w górę. No i dajcie suba, no bo wiecie, jak będzie 40 tysięcy subów, to będą materiały daily, nie kłamie. Do zobaczenia kiedyś. Cześć!